Park im. Park Prezydencki, który powstał z inicjatywy pana burmistrza Witolda Namyślaka. Ja uważam zawsze, że będzie piękny, będzie wysprzątany, będzie eleganckim miejscem do spotkań dla mieszkańców. Okazuje się, że jest miejscem bałaganu. Co miesiąc należy przypominać urzędnikom, że należy to sprzątać. Na dzień dzisiejszy statek praktycznie to jest zagrożenie ekologiczne, gdzie jest bałagan, gdzie kiedyś łabędzie pływały, a dziś już tego nie ma. To miejsce gaśnie. Kto jest zainteresowany tym, żeby to miejsce gasło? Kto jest zainteresowany tym, żeby ten park wyglądał tak, jak wygląda? Uważam, że natychmiast powinno się przystąpić do naprawy ławek w tym parku, naprawy chodników w tym parku, sprzątania bieżącego i szczególnie małym kosztem zupełnie, żeby naprawić stawek, który jest pięknym oczkiem wodnym dla wszystkich mieszkańców.